Witam Państwa, moim gościem jest kapucyn, ojciec Piotr Jordan Śliwiński, który jest ekspertem szkoły dla spowiedników. Ojcze, co roku według badań CBOS 25 milionów Polaków przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania właśnie przed Wielkanocą. W tym trudnym czasie będzie to bardzo utrudnione. Jakie ojciec ma rady, szczególnie dla osób, które głęboko czują, że chcą się wyspowiadać? Co zrobić właśnie w tym wyjątkowym czasie kwarantanny? Ja myślałbym tak, że tutaj jakby są dwie linie. Pierwsza linia to jest taka, no, czy zbadać, czy w jakiś sposób szczególny w tym czasie nasi duszpasterze nie podejmują różnych dyżurów, ponieważ w różnych parafiach to różnie wygląda. Czasami trzeba się na spowiedź umówić na telefon, czasami są to jakieś inne wydzielone pomieszczenia, ale generalnie jakoś tam także myślę, że kapłani starają się być gotowi do tej posługi. Więc radziłbym przede wszystkim najpierw się zorientować, jak to w mojej parafii wygląda, czy jest taka możliwość, w jakim czasie, w jaki sposób. Mamy w końcu środki elektroniczne, czy to telefon, czy mail, no żeby nawet księdza proboszcza o to zapytać po prostu. I to jest jakby pierwszy moment. Drugi moment. Można zrozumieć, że wielu spośród nas no, będzie się w tym czasie lękać. Jednak ta epidemia jest dla wielu z nas czymś nowym, a więc różne środki bezpieczeństwa, poszukiwania ich dla siebie, dla swoich bliskich. Są tak oczywiste, że wielu biskupów także zachęca do tego, żeby w tym czasie może na siłę nie przełamywać tych lęków, czy nie tworzyć sytuacji, które będą je generować tym bardziej, czy nie tworzyć obok lęków także sytuacji realnego zagrożenia naszego zdrowia. I w takiej sytuacji można spróbować tę spowiedź przełożyć na czas bardziej adekwatny, a próbować w tym czasie poprzez na przykład praktykę żalu doskonałego pojednać się z Bogiem, połączyć ją na przykład, jeżeli nie możemy przystępować także regularnie do Komunii Świętej, z praktyką na przykład Komunii Duchowej, a więc raczej budzić sobie to pragnienie: Jezu, chcę być z Tobą, chcę Cię przeprosić za wszystkie moje grzechy, proszę mi je wybacz i chcę jak najszybciej, gdy to tylko będzie możliwe, przystąpić do spowiedzi, przyjąć także Twoje najświętsze ciało. Myślę, że tu jest ważne to, żebyśmy starali się w tym trudnym czasie podtrzymywać, pogłębiać, umacniać, odpowiadając na łaskę Ducha Świętego, tę relację z Chrystusem, która jest tutaj najważniejsza. Wspomniał ojciec o akcie żalu doskonałego. Proszę wytłumaczyć, czym on jest i jakie warunki trzeba spełnić, żeby jakby go otrzymać, tak? Żalu doskonałego jest na pewno nie tylko naszym wysiłkiem, ale też jest jakimś darem Bożym, działaniem Ducha Świętego w naszym sercu i mamy na to działanie odpowiedzieć. Generalnie teologia rozróżnia akt żalu doskonałego, niektórzy mówią niedoskonałego, dzisiaj w teologii się raczej chętniej mówi mniej doskonałego. Akt żalu doskonałego to żal za grzechy, które popełniłem, żal jednak pełniony czy wzbudzany z motywów miłości do Boga, a więc nie z motywu strachu, z motywu tego, no, że mi głupio, bo nie będę u komunii, prawda, nie będę mógł przyjąć Komunii Świętej w te święta, czy z jakichś innych motywów, może także religijnych, ale nie tych zasadniczych, tylko z motywu miłości do Boga. Boże, obraziłem Cię moimi grzechami, bardzo żałuję, chciałbym w imię poprawy tej relacji, naprawy, chciałbym się pojednać z Tobą. Czyli jeśli ten akt żalu jest skierowany ku Bogu, jest z tego motywu miłości z Bogiem, to ma też on moc gładzenia naszych grzechów. Oczywiście trzeba, jak to mówi teologia, poddać je pod władzę kluczy, a więc trzeba je później wyznać wobec spowiednika przy najbliższej okazji, ale w sytuacji niemożności, a na przykład chęci przyjęcia
Najświętszego Sakramentu Przyjęcia Ciała Chrystusa w święta no jest możliwe jako forma przygotowania do tej komunii no z racji tych okoliczności. Zastanawiam się, jeżeli na przykład ktoś właśnie w tym momencie epidemii skorzysta z tego żalu doskonałego, to czy w późniejszym czasie na przykład właśnie może przystąpić, jeżeli sytuacja się uspokoi, do komunii świętej? Czy to bardziej po prostu później też jakby czeka nas spowiedź w konfesjonale? Oczywiście te grzechy są zgładzone. Mówi się o tym w teologii, że powinien, jeśli były w tym czasie popełnił jakieś grzechy ciężkie, czy jak to mówimy w teologii, grzechy śmiertelne, to że powinien je wyznać później w czasie spowiedzi, nawet zaznaczając spowiednikowi, że wzbudził sobie ten akt i jest przekonany, że był to akt żalu doskonałego. Chodzi o to, żeby też, jak to mówi teologia, te grzechy zostały poddane pod władzę kluczy, aby zostały w ten sposób zwyczajny, także odpuszczone, wyznane. I to tyle. To jest jakby uzupełnienie tego aktu duchowego. Arcybiskup Wiktor Skworc zachęca, żeby spowiadać się tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Jak ojciec rozumie to wezwanie księdza arcybiskupa? Ja nie znam dokładnie kontekstu, więc ja myślę, że, bo to jest zdanie wyrwane, które pan cytuje, z pewnością trzeba, na pewno jest tam jakieś uzasadnienie w tym dokumencie czy wypowiedzi księdza arcybiskupa. Myślę, no, że troską jest przede wszystkim zdrowie zarówno penitenta, jak i spowiednika, więc także nie rozpowszechnianie się koronawirusa, czyli nie rozchodzenie się dalej epidemii. Natomiast no myślę, że co to znaczy sytuacja szczególna dla osoby wierzącej? No na pewno jest to zawsze sytuacja, kiedy no nie ma łączności łaski z Chrystusem, a więc sytuacja no grzechu śmiertelnego, prawda? A więc ta sytuacja zawsze jest jakąś sytuacją nadzwyczajną, gdzie chrześcijanin potrzebuje tego pojednania i spotkania się z Chrystusem, który mu przebacza grzechy, przywraca go do relacji, prawda, tej synowskiej z Bogiem. Więc ja myślę, że intencją księdza arcybiskupa, jeśli mi tak wolno interpretować, jest na pewno zachęta do tego, aby przemyśleć, czy w tym momencie konkretnym przed świętami rzeczywiście ta spowiedź sakramentalna jest konieczna, bo może jeśli jestem w stanie łaski uświęcającej, to może warto tę spowiedź, którą my nazywamy często spowiedzią z pobożności, a więc jest to spowiedź, która nie jest no, warunkiem koniecznym do tego, by przystąpić do sakramentu ołtarza, do Eucharystii, żeby ją przełożyć na późniejszy czas, spokojniejszy, kiedy nie będzie się wiązać z jakimkolwiek zagrożeniem. Tak bym to próbował interpretować, ale to tylko oczywiście mój skromny głos. Jakby rozszerzając kontekst tej wypowiedzi, myślę, że ksiądz arcybiskup ma podobną intuicję jak ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Może czytał ojciec ten mały dekalog spowiedzi podczas epidemii. Tam ksiądz Węgrzyniak właśnie zaznacza, że jak zawsze chodziłeś do spowiedzi przed Wielkanocą, to zrób to później. Przykazanie kościelne mówi, żeby spowiadać się przynajmniej raz w roku, a nie, że przed Wielkanocą i to, gdy ma się grzechy ciężkie, więc żadnej winy nie będzie. Czy możemy na przykład właśnie zalecić wiernym, żeby jeżeli faktycznie czują taką obawę, pójść w tym okresie wielkanocnym, który tak naprawdę trwa do czerwca? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim z olbrzymim szacunkiem wypowiadałbym się o tych wszystkich, którzy chcą pojednać się przed świętami, jakby szczególnie dobrze przeżyć te święta, przystępując do sakramentu pokuty. Ja chylę głowę przed nimi wszystkimi, bo jest to też znak jakiegoś działania Ducha Świętego, jakiejś wrażliwości sumienia, że człowiek przeżywa taką potrzebę i chce te no, centralne w życiu chrześcijanina święta paschalne przeżyć tak szczególnie pojednane, szczególnie blisko Boga. Ja myślę, że to jest bardzo dobra intuicja, aczkolwiek
No w tej konkretnej sytuacji trzeba brać pod uwagę te okoliczności, które są, i że myślę, trzeba spojrzeć na miłosierdzie Boże, że Bóg też widzi, jakie są te okoliczności. I jeżeli jest nas pragnienie, a nie ma spowiedzi, a nie ma konieczności w postaci przerwania tego życia łaski przez grzech śmiertelny, no to może rzeczywiście trzeba spokojnie spróbować pomyśleć o tym, żeby tę spowiedź przełożyć na czas nawet po świętach. Epidemia uświadomiła nam, że bardzo wiele zawodów może pracować zdalnie. Okazało się nagle, że lekcje w szkołach mogą się odbywać z domu. Czy myśli ojciec, że w jakiejś perspektywie, oczywiście lat, Kościół też pójdzie pod takie na przykład rozwiązania, jak tak jak na przykład dzisiaj rozmawiamy, spowiedź przez wideokonferencję? Na ten moment jest to oczywiście niemożliwe, ale w dobie rozszerzania się techniki. Ja myślę, że na razie to nie jest problem tylko techniczny, to jest raczej problem teologiczny, ponieważ generalnie przy celebracji sakramentów potrzeba jakiejś jedności czasowo-przestrzennej. Prawda? I tak jak no, trudno, żeby ktoś odprawiając mszę świętą, nie wiem, konsekrował postacie eucharystyczne, które będą gdzieś tam wystawione 500 kilometrów od niego, prawda? Tak samo no, trudno, tak jak my tutaj rozmawiamy, na przykład przez Skype'a, kogoś rozgrzeszać, kto będzie wiele kilometrów ode mnie, pomijając już kwestię samej tajemnicy, która może być tutaj o wiele łatwiej naruszana i to niebezpieczeństwo będzie zawsze istniało, wiemy przecież mnóstwo możliwości włamania się w te kanały elektronicznej komunikacji, ale także no, ta jedność czasami może być dosyć wątpliwa, prawda? Nawet jeśli będziemy używać obrazu transmitowanego w czasie realnym, to wiemy, że tutaj możliwość manipulacji, wejść różnych złych ingerencji no, jest bardzo duża, także ja myślę, że jeszcze Kościół przez długi czas pozostanie przy wymaganiu jakiejś jedności czasowo-przestrzennej spowiednika i penitenta. Ojcze, bardzo dziękuję za spotkanie, bo nam bardzo miło się z ojcem zobaczyć. Jeśli można, to ja bym też na koniec chciał powiedzieć no, parę słów takich, myślę, bardzo prostych, że żeby też z tej naszej rozmowy wynikało, bo rozmawialiśmy o warunkach, trochę może w cieniu tej rozmowy no, pozostało no, generalne przesłanie sakramentu pokuty, które jest przesłaniem miłości, prawda? Które jest przesłaniem olbrzymiej afirmacji człowieka przez Boga w Jezusie Chrystusie. No bo skoro Bóg w Chrystusie przebacza nam grzechy, no to nas bardzo chce, bardzo nas kocha, chce naszego dobra. Ja myślę, że do myślenia o tym, do rozważania tej prawdy także, gdy staniemy bezpośrednio w te święta pod krzyżem, czy może będziemy gdzieś w domu pod jakimś naszym domowym krzyżem rozważać tę wielką tajemnicę, żeby też ta myśl do nas wróciła. Boże, jak Ty bardzo chcesz mojego dobra, jak Ty mnie bardzo kochasz. No bo to jest jakby podstawa i źródło, z którego wypływa także cała łaska sakramentu pokuty i pojednania. Dziękujemy, że ojciec nam uświadamia właśnie po co tak naprawdę przystępujemy do sakramentu spowiedzi i pojednania. Dziękujemy ojcze za rozmowę. Dziękuję również. Bardzo miło. Do wszystkiego dobrego.